Państwa bardzo serdecznie na uroczystym spotkaniu, którego kulminacją będzie podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz utworzenia Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Przedsięwzięcia, które zgodnie z zapisami porozumienia ma służyć nawiązaniu i rozwijaniu współpracy na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących klaster energii. Szanowni Państwo, pozwólcie, że bardzo serdecznie Państwa powitam nie tylko w gościnnym programie Domu Kultury, ale również na ziemi Zgorzeleckiej, bo dzisiaj podpisujemy porozumienie dotyczące Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, ale mam nadzieję, że myśląc, mówiąc Zgorzelec, mówimy o ziemi zgorzeleckiej, że ten klaster nie zatrzyma się tylko na dwóch gminach, w granicach dwóch gmin, czyli miejskiej i wiejskiej. My już dzisiaj musimy zacząć myśleć o tym, co będzie za 30, 40, 50 lat. Gmina Zgorzelec była i jest prekursorem odnawialnych źródeł energii nie tylko w powiecie zgorzeleckim, ale również na Dolnym Śląsku. To mój poprzednik parę lat temu zainicjował budowę wiatraków. Mamy w tej chwili 19 pozwoleń, które można by było wybudować, to jest około 60. Niemniej nowa ustawa troszeczkę zahamowała rozwój energii z wiatru, ale nie stoimy w miejscu. Również działamy na drugą stronę, można powiedzieć w inną stronę, czyli mocno wspieramy rozwój fotowoltaiki. W takiej formule klastrowej. Odnawialne źródło i ten prosument. Ale prosument co to znaczy? Prosument to jest Kowalski. Prosument to jest też KGHM. Mówię KGHM, bo to największy zakład o największym zużyciu energii.